Dobra, tu sądzę, że całkiem ładnie to będzie już działać. Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć, tam Zosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z CityScans PlayStation 4 Industries. I tak, tylko powiem na początku, dawno się nie pojawiły odcinki z Park Life'u i z całych, z wszystkich innych serii, ogólnie się mało teraz pojawiają, tylko z tej serii. No chwilowo tak będzie, później się pewnie znowu pojawi Park Life, bo Park Life na pewno jeszcze z Park Life'em to my będziemy chcieli wszystkie parki tam budować i zrobić piękne. Park Life to będzie seria, która będzie teraz cały czas non-stop ciągnąć, miejmy nadzieję. I tak, mam nasze miasto. Zmieniłem nazwy, tak jak było tutaj w tam dwóch różnych komentarzach jeszcze ze starszego odcinka. I tak, to co było w ankiecie, a mianowicie, jeżeli się obkręcimy dobrą stronę, to pamiętam, że było w tą stronę. I tak, była ankieta i korzystamy z ankiety. Proszę bardzo, kupujemy ten kawałek ziemi. I na razie sądzę, że nam wystarczy tych kawałków ziemi. Mamy jeszcze jeden dostępny, co prawda, ale już teraz nie będziemy mieć kolejnej ankiety. Dziś będzie inna ankieta z kolei. Tak, możecie oczywiście tam, pewnie wam się pojawiła wyniki ankiety. Dziś będziecie mieli ankietę, jakiego będziemy słuchać radia w kolejnym odcinku, ponieważ mamy tego dużo. Oczywiście, że nie będę taki miły i nie dam wam do wyboru wszystkich stacji radiowych. Tylko macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A, no to nie wejdzie mi tutaj. To będzie raz relaxation, raz to. Albo po prostu bez koncertów. No nie wiem, jakby to zrobić. Dobra, koncerty radio to jest wszędzie indziej. Dobra, to jest inaczej. Synthetic, Country Radio, All That Jazz, Rock City i Relaxation Station. Dziś zaczniemy sobie od tego. Później może przerzucimy się na Industries takie standardowe, ale trochę sobie go posłuchałem już. Ale dobra, tak jak możemy się domyślać, lecimy z dzisiejszym odcinkiem. I tak, z tego co pamiętam, czekaj, jeżeli sobie wejdziemy tutaj, tak, mamy już nowy sposób na mieszkanka. I my powoli będziemy je tutaj wrzucać wszędzie, aby się tutaj budowali. Zobaczymy oczywiście, z jakim skutkiem to będzie. Ale jakby coś, to oni się tu po prostu będą upgrade'ować w teorii. Dobra, tak, tu widziałem właśnie, że to już jest pełne. I 8 ciężarówek na 8 gdzieś sobie pojechało, no niestety. I tak, co można zrobić, aby to teoretycznie lepiej działało? No, nie działa ogólnie całkiem nieźle, tak? Ale produkty zwierzęce i to wszystko powinno po prostu tu dojeżdżać. W skrócie, powinien tu być jeden magazyn. Znaczy, no magazyn jak magazyn, tak? Jeżeli teoretycznie, czekaj, czy on tutaj wejdzie? Tak, wejdzie. Postawmy sobie taki magazyn, bo jeszcze my z magazynów w ogóle nie korzystaliśmy, co nie? I tak, zagospodarowanie, no i tak, nie wiem właśnie na co, no, mamy produkty zwierzęce, to czego najczęściej to niestety brakuje ostatnio. Ale mamy oczywiście jeszcze całą resztę, czyli na przykład, nie wiem, produkty rolne. Branża strefy przemysłowej o specjalizacji rolniczej wytwarza produkty przemysłu, może importować, można eksportować. Okej. No to teoretycznie to byłoby już coś. Tylko nie wiem co tu będzie dojeżdżać właściwie. Musielibyśmy zobaczyć jakąś ciężarówkę, która by tutaj jechała i wtedy byśmy zobaczyli. Ale aktualnie to się wszystko kończy. O! No dobra, zaraz mąka może dojedzie. No bo jedzie, jadą. Dobra, no to mąka by musiała dosyć szybko dojechać. I tu jedzie jeszcze inny i to jest pewnie... dostarcza produkty przemysłowe do rolniczy, do piekarni i ze średnie pole uprawne. Dobra, to jest dobrze. Dobra, czy mąka zdąży? Chyba dojechała już. O, jest tutaj. No powinna zdążyć. No nie zdążyła, ale no już jest. Za to drugie zaraz przyjedzie. No i teraz zobaczmy, tak, coś jedzie. No jadę na razie za granicę tylko. O, jedzie jakiś mój. Czy to mi się dobrze wydaje, że to jest to co... Tak, tak, tylko nie mogę ciebie kliknąć. Jesteś już w tunelu, więc nie uda mi się ciebie kliknąć. Poczekaj, aż wyjedziesz. Nie... To chyba jesteś ty. Tak, to jedzie do małego magazynu. On jedzie, właściciel... No nie wiem, co to jest właściwie. Importuje przemysł rolniczy do mały magazyn. Nie mówi on właściwie, co on ma w środku. Szkoda.
No to może ewentualnie zamiast przemysł rolniczy. Czekaj, bo czego tu najbardziej najczęściej brakuje? No mąki, no. Co by tu dużo nie mówić, to mąki najczęściej brakuje. To może dajmy na mąkę. To on tam zaraz dojedzie ten. Ale nie, nie, już nie będzie jechać tutaj. Dajmy sobie na mąkę i może wtedy będzie to najlepiej działać. Tylko żeby to tak nie irytowało się, to będzie jeszcze w ogóle. A na to, to wtedy czy nie jakby damy ten mały słój. Czekaj, on stąd jest. Czy to dał? Czy to jest z tego, to będzie wtedy najlepiej takiego stawiać? O, tu jest nawet... Tu nawet coś takiego jest. Ciekawe. No ale tak, żeby on tutaj jakoś mnie na szybko ładnie dojechał. O tak, bo tu są domki, no, no właśnie. Jeżeli tu sobie postawimy, nie wiem, czy to jest jakiś hałas, daje. Pewnie na pewno jakiś daje. To tutaj teoretycznie będą mogły dojeżdżać do tego. Zobaczymy. We will see what we can do. No ma, natomiast tu już jeżdżą kolejne. O właśnie, tu zrobimy autostradę poza odcinkiem. Z młyn. A, no to akurat to co najważniejsze. Tu zrobiłem zjazdy z autostrady, żeby tu wjeżdżali, a stąd mają zjazd tutaj. Bo tego trochę brakowało. I są po dwóch stronach wydamki, ale to chyba już z tego co pamiętam było. I widzę, że dosyć dużo jest tych samochodów. Może trzeba będzie później tę powiększą, tą większą autostradę, ale no. Na razie na temat nic się nie powiem. Czekajcie, mam kartę, ale... Na razie powolutku sobie zaczynamy odcinek, ale spokojnie zaraz zajmiemy się tym, co chcieliście. Czyli dałem przemysłem. A przemysł ten będzie się nazywać górnictwo. Zobaczmy, gdzie mamy górnictwo na początek. Czyli wchodzimy sobie. No, zbyt dużo tego nie ma. Znaczy, no, są takie połacie tam jakieś lekkie. Ale może później nam to da, że tam będziemy mogli wydobywać. Kto wie, kto wie. Dobra, no to tu będziemy wydobywać. To dajmy sobie strefę przemysłu. Poczekaj, zróbmy sobie pauzę, bo zaraz nam zajdzie słońce i będzie nie za fajnie. Dobra, tutaj, tutaj się zaciągnie tak całkiem, całkiem. Będzie jeszcze pod oddział tego, albo jakaś inna dzielnica. Może w sumie nawet jakąś inną zrobimy. Jeszcze zastanawiam się później. Dobra, no i tutaj, i tu nawet trochę lasku wtedy już nie może, mogłoby być, ale... Ale dobra, już nie będziemy tego kombinować tutaj jeszcze tak bardzo. No i tak, tutaj jest ta droga teoretycznie. I bardzo byłoby miło, gdybyśmy mogli ją tutaj dociągnąć właściwie. Tylko tak. Gdzie jest dokładnie ta dzielnica? Poczekaj, czekaj. O, tutaj. A, jak będzie jechać prosto, to dojedzie. No to kitra się ma. Tak. Dojedziesz tu i tu się zmienisz w tą ulicę i będzie świetnie. O, co nie? No, tutaj akurat tutaj jeszcze jeden by mógł być właściwie. I wjazd. I się zastanawiam, czy nie zrobić tutaj bramek wjazdowych, ale... Ale może bez przesady. No tak, może już bez przesady. Dobra, no i sobie stawiamy, proszę bardzo, nasz przemysł tylko tak, żeby on tutaj nam nie wchodził w nic. W żadne wydobycie już. Mamy to, proszę bardzo, panie i panowie. Mała kopalnia odkrywkowa rudy. Składowisko piasku i zakład kruszenia rudy. No dobra, to coś już tam na początek. Proszę bardzo, nazwa dla naszych wykopów Michałowice. Żeby to jakoś trochę zmienić, było na sensowniejsze. Jeszcze jesteśmy na minusie. Jeszcze nic nie zaczęliśmy nabić, już jesteśmy na minusie. Dobry start. No i tak, tutaj jest ta duża droga właściwie teraz. Tutaj ona jest na wjeździe, co nie? I my ją trochę właściwie to byśmy... W sumie tak by pojechała prosto. I by gdzieś tam wjechała w tunel, by nie było aż tak źle. No. Tu aż się prosi o takie bramki. Natomiast tutaj... W sumie ja bym zrobił... trochę podniósł to i żeby tutaj to nie zjeżdżało w dół. Żeby to jechało jak jedzie prosto. O. Chociaż tak ładnie tutaj ładnie podnosiło, ale dobra, już nie będę tutaj kombinować. Dobra, tak. I tutaj... Będzie to wjeżdżać. No i później to tam dalej będziemy już myśleć, jak to będzie jechać, tak? O, ale ten tunel mi się bardzo podobałem, dlatego ja tutaj chcę z nich korzystać trochę. Natomiast tutaj będą bramki wjazdowe, po to, żeby tam tutaj się nie kręciły zbędne budynki, co nie? W sensie zbędne pojazdy. To jest dwukierunkowy pobór opłatny, no bo to akurat nam pasuje. O, proszę bardzo. I tutaj, i tu się idealnie będą akurat zmieniać drogi. Ceny mogą być tutaj normalne, jakie takie są.
bo nie chcę mi się jakoś tutaj też od nich specjalnie ciągnąć. I teraz tak, zróbmy sobie na początku już tutaj zjeździk. Już w sumie ten młynek byśmy trochę przesunęli w bok. O, to by tu dało się zrobić jakąś drogę w dół jeszcze właściwie. Bo czekaj, szkoda, że nie można jednocześnie pokazać tego, żeby to nam została ta mapka i budować drogi, ale no dobra. No, to, bo chciałem po prostu zrobić takie drogi dookoła właściwie tej dzielnicy, by tutaj się kręciły. No dobra, na razie możemy sobie to puścić w ten sposób, sądzę, że jest sobie. I tak, tutaj bym nie chciał właściwie się zbytnio łączyć z tą drogą, więc ta droga pewnie pojedzie sobie tędy jakoś, skoro nie powiedziawszy. Pokaż mi dalej to. Okej, okay, za kamyczkiem trzeba się przejechać. To nie, dobra. Tak, tak, dobra, nie to. Dowolna, po prostu tutaj. Okej, jak ja to tnę w dół, a to też się przerzuci, no to fajnie. A, i tutaj po prostu już trochę skręcamy i lecimy. Dobra, to tu właściwie można zrobić nawet takie zygzaczki, jak są w górach. O, bardzo fajnie. O, ktoś coś napisał na mojej grupie City Skylines PlayStation 4 Polska. No, zobaczę, jak skończę nagrywać odcinek. To znaczy ważne i ważniejsze i odcinki. Dobra, tu chyba trzeba będzie już trochę schodzić w dół. Jakoś. O. Dobra, tu sobie to zejdziesz w dół. Tu sobie to wykręcimy i tu już właściwie, okej. Okay. Idźmy stąd. To nie, o, dokładnie. Tu trzeba mocno już zakręcać, bo tu jest właściwie koniec dzielnicy. Czyli koniec naszego przemysłu. O, dokładnie, co nie? Dobra, tu idziemy. Tu jest coś, a, tu jest po prostu coś wypalonego. No dobra, czyli dalej zakręcamy. Tak na logikę. Dobra. Czyli tu rzeczywiście trzeba mocno skręcić. I tutaj wzdłuż tego właściwie lasku i tu sobie dojedziesz do tego miejsca. A, mniej więcej tak to będzie wyglądać. No, tu wyrzucimy światła. Tu dodamy światła. Nie, tutaj nie dajemy światła oczywiście. Tu możemy, jeżeli coś, to zrobić drogę do zawracania. Czyli tak i tak i wyrzucimy światła. O, dokładnie. Proszę bardzo. No i od tych dróg, które teraz tutaj zrobiłem, będą, tak, wyrzućmy sobie najpierw drzewka od tego z dołu, bo ich tutaj nie będzie zbyt, dosyć szybko znikną, jak zaczniemy już tutaj kopać. Więc proszę bardzo, z tego obszaru tej dzielnicy wyrzucamy sobie wszystkie na razie drzewka. Może później pojawią się, ale nie wiem. I teraz tak, obszar dzielnicy byśmy sobie powiększyli właściwie nawet. To jest średnie, to jest małe, dobra. Tak, bo poza tym, poza tą drogą właściwie nie będziemy nic zbyt dużo budować co do tej dzielnicy. No może poza tym tutaj małym kawałkiem, ale tutaj to już raczej wątpię. O, tu i tu. Proszę bardzo. Dotąd. Bo tu jakieś może budynki jeszcze zakładanie, otrzymania tego postawimy, co nie? Czy coś. No i co by na to takie radio jazz, radio? Całkiem nie, radio. Jazz Radio. All That Jazz Radio. Nie jest takie złe nawet. Znaczy, ja akurat dosyć lubię jazz, tak? To też może tego nie jest takie złe według mnie. No ale sądzę, że powinno się wam spodobać. Tak sobie powiedziawszy. Tak uspokaję. Na pewno w niejedne wieczorki będę musiał go posłuchać sobie, żeby mnie uspokoiło. Takiego radyjka posłuchać. Tak, w ogóle nie wiem, czy się pojawi jutro odcinek jakikolwiek. Może po prostu nagram na zapas z ten Mass Transit z Green Cities. Tą serię będziemy w ogóle kończyć tą z Green Cities, ale na razie jeszcze jest, ponieważ nie skończyłem budowy paru budynków, które po prostu bardzo chciałbym tam na pewno postawić. Dobra, no i tak, i pójdźmy sobie teraz jakąś tutaj drogę już przez to. Czyli czytaj pewnie ten, co jakoś puścimy ją. Nie, to będzie wszystko jechać dołem. Oczywiście. Dobra, no i na razie możemy sobie tutaj nawet zakręcić. I dajmy sobie nasze pierwsze wydobycie. Zaraz włączymy sobie normalnie już play, ale tak jak mówiłem, ja chcę po prostu tutaj na maksa wykorzystać dzień. Dobra, tu sądzę, że całkiem ładnie to będzie już działać. To postawmy sobie może jeszcze z takie dwa, czekaj, może jeszcze z jeden. One dosyć dużo kosztują w teorii nawet. Tutaj to BH tu będę chciał robić na tą stronę, to może nie. Tu wejdzie? O, wejdzie, jak ładnie wejdzie. Dobra, no dobra, to mamy już początek. Robi się noc.
Tu byśmy wyrównali właściwie trochę to. Na wyrównywanie jest tylko jeden sposób, a mianowicie tak, to się robi. Dobra, ciach, 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 dobra. Całkiem ładnie to poszło. I teraz lecimy. Nie macie prądu, no tak. I teraz tak, co to daje nam właściwie? Wielkość produkcji. W zakładzie kruszenia rudy surowce są umieszczone w kruszelce i rozbierane, separowane lub pomniejszane do wymiarów twórczych wymaga rudy do produkcji towaru specjalnego, jakim jest metal. Budynki przetwórcze należy stawiać na obszarze przemysłowym. Dobra. To postawimy sobie taki pierwszy tutaj. Albo nie, 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 nie będziemy na tej drodze może zbyt dużo stawiać, chociaż możemy postawić sobie z jakiś jeden i będzie trzeba tutaj po prostu z bimem jakąś drogę do zawracania. No. O, ja wiem nawet jaką. Stąd tu będzie już po prostu zawracać. Albo nie, tu będzie zwykła i nie będą sobie już zawracać jak będą chcieli. O, dokładnie. I tu wyrzućmy światła, rzecz jasna. Dobra. No i tak, teraz dociągnijmy tutaj najpierw jeszcze wodę, jak jesteśmy już na pauzie, żeby oni dobrze pracowali. Bo tego oczywiście najbardziej od nich oczekujemy. Pracy, 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 pracy. O, tu jest nawet woda. Świetnie się ciągnie. I na razie nam to wszystko ładnie tutaj zamknie. Prąd. Na prąd dociągniemy wam do tego. I wszystko powinno się już na razie podciągnąć. Dobra. To mamy już jakiś początek. Jedyne czego nie mamy tutaj to jeszcze składowiska dudy. Ale sądzę, że na początku, w sensie tego od piasku. Ale sądzę, że na początku nie powinno być aż tak bardzo niezbędne, bo ono jest dosyć dużych obszarów, co nie? Właściwie to tych dużych obszarów to... Nie wiem, czy tutaj jest dobrym pomysłem sobie zmienię tej drogi jednokierunkowej. Może zróbmy dwu. No. To w sumie tutaj najbardziej by pasowała ta poprzeczna. No, zróbmy sobie poprzeczną taką. No. Te zniszczone tutaj są fajne, ale niwelować. Więc dajmy sobie tutaj poprzeczną po prostu. Ciach, ciach. Ciach i będziemy też na niej szybciej mogli jeździć. O, a to też jest mile widziane w naszym przemyśle. Ciach, ciach, ciach. Ciach. To możemy już zostawić, tak? Dobra, no i tak. Grunt będziemy stawiać na wjazd. Więc tutaj będzie na przykład dwa pasy. O, dobra, tu już nie. Tutaj się jeszcze nie ciągnie. I tu będzie się po prostu zmieniać i tu będą teraz w tym kierunku dwa pasy. Dobra, dobra. I tutaj, o. I tu też damy dwa pasy. A, sądzę, że powinno to całkiem dobrze działać. Dobrze, i ty nie masz wody, owszem. Do ciebie nie dociągnęliśmy jeszcze. Dobra, teraz wy wszyscy już macie. I wypadałoby tu puścić jakiś autobusik. No. Bo mamy już bambaje, co prawda, które nam tutaj bardzo ładnie kursują. I bambaje pewnie im tam puścimy, ale niekoniecznie w tym momencie. Chociaż jakbyśmy puścili w tym momencie, to one najbardziej tutaj zyskały. A, i ta dzielnica nie ma własnej linii autobusowej też. O. No to ciekawe. A, no i teraz, skoro mamy już bambaje, to wszystkie nasze linie nie będą jeździć tutaj do środka. Jaką na przykład z tą linią, czekaj. O, dokładnie. Tylko one... O, i tu jeszcze jakiś przystanek jest. Tak, tu jest przystanek. Tylko one będą dojeżdżać. Czekaj, 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 czekaj. Tylko one będą dojeżdżać do bambajów, czyli tutaj. I sobie zawracać na przykład. Zobacz. Tak samo ta żółta linia. Ta żółta to jest jeszcze trochę większy problem. Dobra, żółtą już tak zestawmy jak idzie. Pomijając ten przystanek, który jest akurat dosyć spodny. Tu ci go damy. Dobra, co nie? A ten usuniemy. Dobra, to jest całkiem dobrze. Ta zielona całkiem nieźle działa. Ta różowa, to ona tutaj do przemysłu dojeżdża, to... A nie, ona jeździ do tego przemysłu. Nie, do tego. Akurat, dobra. Tak, bo do tego przemysłu, tego na wprost jest najdłuższa droga, żeby dojechać tam jakoś. Tak, jakoś dziwnym trafem wyszło, co nie? No i tak. Tu jest kolejna, będzie linia autobusowa. Która tu będzie gdzieś sobie skręcać i właśnie mieć przystanki do Ogolicy i do tej dzielnicy. Do tej to może najpierw sobie puścimy właściwie. Do Nazdrowie. Ciekawa nazwa. Dobra, tu przystanek. Później by się przydał właściwie przystanek, nie wiem, gdzieś przy przystankach bambajowych, czyli tutaj.
Ok. Później drugi będzie w tym kierunku. No i sobie dojedziesz. To jest krótka linia autobusowa, tak? Tylko po to, żeby ich tam zaspokoić, ich potrzeby. Mes będzie tak podobnie z tą linią, która będzie jechać stąd, tu. Ale ta będzie już wjeżdżać bardziej tutaj w dzielnicę, w ogolicę. O, co nie? Tutaj, tutaj i tu będzie kończyć. Jak widzicie, nie chcę zbyt stawiać przystanków autobusu. One na największe robią korki, niestety. Więc taki jest mój tutaj zamysł aktualny. I tak, tu widzę, że się robią dosyć duże koreczki, więc dałem tutaj sobie po prostu większą drogę. A, ja wiem, czemu tu są koreczki. To tutaj też dodajmy sobie dwa pasy. A tutaj już nie. Bo tu jest ten słój, który ma być zrównoważony w teorii. Co oznacza, że wszystko tu będzie jechać. Wszystko, wszystko, wszystko. Jak ktoś chce jechać do tego miejsca. O, i teraz widzicie, mąki jest wystarczająco. Z czego i tak jest 3%. I dojeżdża z moich głównie. No to dobrze jest. Mamy zrównoważony. Dobra, jak czegoś będzie wam brakować, czyli na przykład produktów zwierzęcych, tylko nie do was teraz jadą. Skądś. Oho. Widzę, jedzie. Ta, małe pastwisko jedzie do was. To produkty zwierzęce byśmy tutaj też dostawili jakiś magazyn. Co tego jestem ciekawy, czy... I na jakiej zasadzie stąd te ciężarówki i dojeżdżają do tego. Ale to bym musiał już więcej dłużej poczekać. Dobra, no i te produkty zwierzęce też tutaj postawimy magazyn. Może ten mały tutaj właściwie, bo się tutaj wciśnie. Chociaż nie, tutaj będzie droga. Prosta. O, co nie? I przy tej drodze właśnie będą te wszystkie budynki może. Z tym, że będą mieli tutaj oczywiście miejsce do zawracania. Ciach, ciach. Dobra, i teraz tak, słój byśmy właśnie przestawili tutaj. A nie, on jest trochę przyduży. Postawimy jakiś taki ten słój, aby się tutaj zmieścił. Ten się zmieści. No, to ten dajmy na pusty. To się opróżni. Natomiast tutaj dajmy nasz magazyn. O. No tak, już polubiłem, więc już jej będzie. I ten magazyn będzie na właśnie produkty zwierzęce, na zrównoważone, więc serdecznie będą stąd. I tak, pytania za 100 punktów. Czy my coś importujemy z naszych magazynów, zarabiamy 3000? Ciekawe jest na imporcie. Szkoda, że nie ma tego jakiegoś wyszczególnionego. To by się przydało. O, tu są pseczki. Dobra. A, zobaczę na nasz drugi przemysł właściwie. Bo nim się najmniej dzisiaj interesujemy. A, i tutaj się miały zacząć budować nasze budynki, tak, te. Dobra, no to te już będziemy tutaj wrzucać właściwie. Tu, i tu, i tu, i tu. Dobra. Żeby powoli to po prostu przyjmować, co nie? No i zobaczmy, tak, ty, tobie brakuje na razie surowców oczywiście. Więc jedzie z zagranicy jakiś. Już daleko jest. Właśnie szkoda, że nie można zrobić, żeby był zakaz importu. Natomiast wy se tu powoli produkujecie i jak będziecie już gotowe, to on już dostanie. No, jest tutaj takie życie. Okej, okay, tutaj nam pokazuje, co jest na razie najważniejsze. Na razie jest najważniejsze to. I że jest za mało. Dobra, no to akurat za chwilę będzie. O, można klikać na to wtedy. Ten budynek zawiera... ten budynek zmienia ruda w metal. Ten budynek produkuje metal. A tu jest niska... ilość dostępnych surowców, surowce wymagają do produkcji, poniesienia, bla bla bla. No dobra. A, i mogę po tym pomiędzy tymi przerzucać. No dobra. Nasze dzielnice całkiem tam całkiem. No i tutaj nie ma niestety nic na temat. Jest tylko ulepszona logistyka, zwiększa pojemność maszynową budynku z pozyskiwania surowców i zakładów przetwarzania i zwiększa koszt utrzymania i tyle. A tu jest bezpieczeństwo. Chociaż bezpieczeństwa w sumie można tutaj dać. I zaawansowana automatyka. Czy to ma być żart? Mam nosić kask? No niestety, takie życie. Dobrze, zobaczmy w ogóle, jak tam bambaje sobie radzą w naszym mieście. In the meantime, tak zwanym. Tak, pociągnąłem tutaj... Nie, bo na to się wszystkie tutaj znika.
Dobra, jeszcze nie znagowały. Okej, całkiem dobrze sobie radzą. Znaczy, jest noc, więc będą mniej ludzi z niej korzystać, tak oczywiście. Ale widzę, że całkiem nieźle sobie to radzi. No bo to teraz by trzeba było tu puścić, no a mnie nie. Tutaj. Tylko skąd i jak? O, czekajcie, gdzie one jadą? Czy ja wam pozwoliłem? Takie, to są pewnie nie moje. Nie, właściciel mała eksportuje produkty. Ale gdzie one jadą? Aha. A ten gdzie jedzie? Ja nie mogę. Co za inteligenty. Ten to chaosu nie ma. Ha, czyli zamiast pojechać do tego, oni eksportują, bo do tego jedzie z zagranicy. Ja nie mogę. Nie, to jest najgłupsza rzecz, jaką słyszałem. Dajemy te składowisko piasku, bo rzeczywiście ono może jest tutaj potrzebne. Masz tutaj. Na zrównoważone. To sobie powiększymy naszą dzielnicę tutaj. O to składowisko piasku, ona będzie w naszej tutaj tym. No dokładnie, więc bramki te też nie dają nam naszym tym. Znaczy to już nie. O! I ten płot, który tutaj jest i nikt z niego nigdy nie korzysta, sobie go wykorzystamy. Jak blisko mogę podjechać? Nie mogę podjechać, okej. Ciekawe. Nie. Dobra, tu mogę podjechać. Dobra. To tak, na razie sobie dojedziemy gdzieś dotąd. I tu będzie sobie to zakręcać. O, co nie? Bo tu właściwie na razie ma nic nie być. I wzdłuż tej drogi będzie się to po prostu ciągnąć. Żeby nam tutaj nikt jakby coś nie wpadł. No i zaraz jeszcze zajmiemy się bambajami, żeby tutaj już dojeżdżały. Bo bambaje tutaj będą nam dorzucać ludzi po prostu do pracy. A, i żeby nie było, można też korzystać ze zwykłych przemysłów. Aby nam tutaj kopały, czy inne rzeczy ciekawe to działa, bo oni nam dają surowce, które oni wytwarzają. Ale sądzę, że tworzenie własnych trochę jest bardziej opłacalne, z tego co pamiętam. Tak mi się wydaje. Dobra. Ciach. 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 Dobra, tu mi dobrze wyszło, tu mi dobrze wyszło. Dobra, no i tu jedziemy już dookoła właściwie. Co nie? Tak, i tu już sobie wykręcimy właśnie do tego miejsca. W podobnym miejscu, gdzie to jest ten, tutaj płot się kończy. Czyli gdzieś tutaj. Dobra, proszę bardzo. Tak, to jest dosyć niezły ten płocik. I jedna to ogrodzona tak w teorii już. Dobra, natomiast tak, gdzie bambaje tu by dojechały? No nie wiem właśnie. A w ogóle jak tam poczta działa? No tak, tu akurat w tych dzielnicach jest zawsze najgorzej z pocztą. Bo tu trzeba było postawić osobny urząd pocztowy do tego wszystkiego, a tego nie chcemy robić. Rzecz jasna. No macie, tak, czy tutaj zatrudniamy następnego poziomu? Nie, jeszcze nie zatrudniamy wystarczającej liczby osób. Utrzymanie i nasz zysk. Zysku nie ma. No niestety. A w ogóle to się zaczęło zapełniać trochę? No ja dam zagranicy tutaj i jedzie moja ciężarówka, no dobra. Bo chciałbym, żeby to non-stop działało, to wtedy będziemy mieli tutaj sprzedaż, rzecz jasna. Bozić, tak, bo na razie tutaj wszyscy muszą ręcznie dojeżdżać. Więc to jest na pewno na minus. W ogóle jest 29 minuta odcinka. No bo to tak, żeby jeszcze nie było, że tutaj tylko tym się zajmowaliśmy. Czekaj, bo się zakręciłem. Dajmy sobie tutaj jeszcze jakieś pole uprawne. A, bo tutaj są szklarnie takie zainwestowałem. Co nie? A tu będą... tak, bo my możemy w ogóle już postawić wszystko. Nawet rzeźnia. Chociaż jakkolwiek to by nie brzmiało, to mi trochę się mało podoba. Może duże pastwisko. Bo duże pastwisko je produkuje. 56, a rzeźnia... 48, no właśnie. Duże pastwisko jest lepsze. Dobra. Jedno, tylko na jedno nas stać. Ja nie mogę, drogie te rzeźnie są. Dobra, tu sobie damy szkółkę. A, i w ogóle możemy tworzyć jeszcze duże szkółki. No można byłoby się w sumie nimi zainteresować, bo one są trochę fajniejsze. A jak tak zrobimy, to nawet dużo nie odczujemy. Dobra, no i macie coś takiego. I tu na razie będzie zwykła droga się ciągnąć, czekaj.
Aha, wyłączymy teraz to. No jasne. Oczywiście. No ma, macie. I ty nie masz wody. No, wodę jak chodzi, możemy dociągnąć dosyć łatwo. Natomiast tutaj... A, bo tu się jakaś ciągnie... Jakaś taka dziwna duda. Dobra, niech będzie. I tu pójść. No ma. No i jak tam na zdrowie w ogóle jest? Bo... którą się tu z tych dzielnic? O, Tom. Zacząłem przemieniać się powoli na coś takiego. I się tam do przemiania sobie powoli. Te budynki handlowe to tam się będą upgrade'ować z nimi. Natomiast... Dobra, nie, ten Bambaj tutaj do tego miejsca trzeba dociągnąć. Jakkolwiek, bym tego nie zabił. W ogóle przyjdziemy sobie trochę czas, bo jest noc. A mi się, ja nie lubię grać w nocy. O, i mi tutaj zaraz to osiądzie. A to mi się nie podoba. Macie. I skąd tylko się zaczął, cały czas zastanawiam, skąd puścić ten Bambaj, żebym powiem. A, bo tu w ogóle to zawraca, tak? A, bo tu jest ta dzielnica. Czekajcie, będę dmuchał sobie nosa. Bo już mówię przez nos. Dobra. No tak. Zrobimy to w dosyć prosty sposób. A mianowicie... Tu jest taka wspaniała pętelka, która będzie wykorzystywana dla bambajów. Sądzę, że to nie jest zły pomysł. I z tej pętelki po prostu sypuśmy osobną trasę, która będzie dojeżdżać tam. Chociaż z drugiej strony, jak będzie tutaj ta pętelka, tak, nie będziemy, będą się przydać między tym, a jednym, a drugim. No to jest większy plan w sumie. Tego, żebym nie przemyślał. Musielibyśmy tu zrobić pętlę bambajową. I wywalić ludność trochę. Może i to jest dobry pomysł na razie. Macie, tutaj wywalmy na razie wszystkich. No parę ludzi wywalimy niestety. Ale no trudno. Takie są koszty rozbudowy w przyszłość. Na przyszłość, to nie? No, no i tak, i tu sobie zrobimy tak, to zakręci. Poczekaj. Daj to jeszcze raz. Bo zaczął deszczyk padać dosyć mocno w tym mieście. Dobra, dojedziesz dotąd. I później... Nie, nie, nie. Tu ładnie sobie skręcisz. I tu dojedziesz. Nie, to tak nieładnie wygląda. Trzeba to skrócić trochę. Dojedziesz tu. Tu. I tu. Ja nie mogę. Ale tu się potobił problem. Dobra. Tu i tu. No, świetnie. I po to ty, Abdynusz, tak tu komplikujesz te życie, a po to, żeby tutaj zrobić taką... No nie, no bo właściwie to tutaj nie wiem, po co tak komplikuje. Bo teraz trzeba by było zrobić miejsce do zawracania tych bambajów. A jak one sobie już jeżdżą tą ulicą, to właściwie można byłoby je tak zestawić. No. Dobra, to sobie zrobimy, żeby stąd one po prostu tu wykręcały. O. Co nie? I później tu będą sobie jechać normalnie, w sensie... No normalnie jak normalnie, tak? I tu będzie zakręcik. O, i tu będzie też zakręcik. I z tego miejsca... Będą już wykręcać sobie normalnie bambaje. Do różnych miejsc. Czyli na przykład... Damy, żeby... Nie. No możemy dać w sumie. Żeby jeden bambaj tu dojeżdżał. To z kolei ten będzie musiał tu dojeżdżać, bo to nie jest aż tak źle. A ty tu. Dobra, i to jest najmniejsza pętelka, tak? Później robimy sobie kolejną. Co nie? I ona tak będą z jedna z każdej z kolejnej i kolejna i kolejna i z kolejnej i tak dalej. Chcę wyjeżdżać. Dobra. Dobra, to tak mi to nie wejdzie. To zróbmy sobie najpierw tą jedną główną. I ona będzie tutaj sobie skręcać na gdzieś ostatnim. Coś na samym końcu będzie zapracać. No bo teraz spędzimy pół odcinka z Industries na budowę bambajów. No tak, tak to będzie niestety, wiecie. Możecie mi nie uwierzyć, ale tak to będzie. Dobra. To sobie przedłużymy tutaj dalej.
żeby to jakoś tak tutaj jechało. O, dobra. Stąd będzie też kolejny zakręcik tutaj. No nie, bo teraz to wszystko będą tak napakowane w jedno. Ja nie mogę. Dajmy to sobie z jakimiś odstępami to. O! No ma, tu całkiem ładnie weszło. Teraz stąd ty tu. No powiedzmy, że jedziesz tutaj, dotąd. I... nie, i tu mi nie wejdziesz. No ma, może gdybyśmy tu wywalili ten kawałek chwilowo. O, to od razu będzie się chciał budować, zobaczcie. Trzeba tylko było jedną rzecz zmienić. Natomiast stąd, tak jak możemy się domyślać, będzie tak jak było. Czyli tu zakręcik dotąd. I tutaj stąd. Tylko oczywiście w ten sposób. No i mamy w ten sposób tutaj parę miejsc do, no właśnie. Do skręcania. No ma oczywiście sobie tutaj ścieżki jakieś. Na przykład, znaczy tu będą ludzie się ogólnie dookoła budować później. Tylko żeby dało się tutaj jakoś do tego dojść. O, czy tutaj jakiś taki to poprzek? Żeby nie było. Mhm. Tu najchętniej bym sobie to jakoś zabudował, ale... Znając Cities, to się da zrobić albo w ten sposób, albo wcale. Albo to z drzewkami by mi tu weszło, o. Tylko tak, mi to tak bardzo podskakuje, to może by się udało bez jakiegoś skakania. O, idealnie, dobra. Z jednymi drzewkami, no ale zawsze coś. No, tu już nie będę go montowywać, bo tu już mi nie wejdzie. To tu sobie wejdzie. Ciach. I tutaj możemy postawić już sobie pierwszą niebo majową. A dookoła tego będą budynki handlowe, to nie? Żeby nie było, że tutaj będą domki, tu będzie handel. O, dokładnie, proszę bardzo. I się budynki cieszyć i budować. Z czego tutaj, poczekaj, jeszcze zanim zaczniemy tutaj coś właściwie sensownie robić. Tak, ma siła, nie, siła to, rozmiar to. Takie te małe drzewka bym poustawił sobie tutaj. To są chyba, ja wiem, które to są. O, to są te. No, to tu sobie poustawiamy dookoła tego, żeby to tak jakoś ładnie wyglądało. Jakby nie tutaj zalecać ten bambaj. I zaraz puścimy sobie bamba i będzie gitara się. Ciach, 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 ciach. Ciach, 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 ciach. No tutaj sobie nawet jakaś siła do maksa. Tu można nawet by sobie trochę po prostu to zabudować. O! I tak samo tutaj, bo tutaj nic innego już nie wejdzie. Dobra, to całkiem ładnie wyszło. Dobra. Proszę bardzo. I tutaj jakieś takie jeszcze. No, taka zielona pętelka. Dobra, tu się budynki mogą budować, więc tutaj pewnie będą to jakoś tam wykorzystywać. Ludzie. Dobra, proszę bardzo, tutaj tak to ładnie zakręca. I tu by jeszcze ładnie jeden wszedł. I tu już mi więcej nie wejdzie. Dobra, świetnie. Tutaj weszło. Teraz tak, stąd tak jak mówiłem... sobie akurat to jak to, dopuścimy sobie rzeczywiście tutaj dołem. O, tylko teraz ten tunel by się przydało złapać, dobra. I tu on będzie sobie zawracać ta linia. Więc tą linię autobusową możemy właściwie usunąć. Tylko zobaczmy sobie najpierw, ile ludzi z niej korzysta faktycznie. No, mało. A projekt, to właściwie z tej pozycji można usunąć ją. O, nigdy nie używałem tej linii. Tej opcji w sensie. I stąd właśnie ta linia będzie sobie tutaj wyjeżdżać, tędy. I dojeżdżać sobie gdzieś tutaj, na razie sobie tu przejedzie, o, może tędy, tu sobie zrobi tak jakieś albo tu sobie zrobi zjazd, przejedzie tędy dołem i tu gdzieś zrobi po prostu pendelkę, na razie. Tak z paroma przystankami po prostu. No, no to tak. No to stąd lecimy, nie z drogą, tylko po prostu zwykłe. Później to będziemy po prostu oczekiwanie przebudowywać jeszcze, ale na razie jakoś tak tutaj sobie dojedzie. Czyli tędy. Tak. Tu sobie to przejedzie właśnie w taki ciekawy sposób. Nie, bo to będzie już trochę przekombinowane.
Znaczy to i tak będzie przekombinowane, co nie, ale, ale nie aż w ten sposób. O, tu chciałem, żeby to zjechało w dół. Co za pomysły. Z których nie skorzystamy. Dobra, tutaj. I czy tutaj, tutaj pewnie z tego co pamiętam, jest dosyć duże wydobycie, co nie? W sensie. No, dokładnie. Tu jest nawet na górze. No to sobie pojedźmy prosto i po prostu tutaj prosto. Tu. Tu będziecie mieli dojść do tego. I tutaj sobie zrobimy miejsce do wracania. Czyli tak, tak. Tu jest w ogóle ta woda jeszcze obok, więc będzie w ogóle fajnie. Dla nawet tutaj motorniczej, żeby sobie pojeździć. Znaczy, no tu jest głównie do pracy on będzie dowodzić, tak? Żeby nie ukrywajmy tego. No to głównie po to jest tutaj ta linia. Tu, tu i tu. Proszę bardzo. I taka skromna linia bambajowa. Tu nie ma świateł, dobra, nie ma świateł, świetnie. I ta linia właśnie będzie sobie wyruszać no stąd. Dajmy sobie jedną, że stąd. Tu będziesz mieć przystanek, proszę bardzo. W jednym kierunku tylko będziesz tutaj zatrzymać się jeszcze tutaj. I tak, na razie najpierw tu. Później z przystankiem tutaj przed wjazdem do tej dzielnicy. Później damy ci tutaj jeden przystanek, tu damy ścieżkę na górę. No i tutaj na pętli. Tu będzie tak samo w drugą stronę. Tu z kolei po tej stronie. No, żeby ładnie to wyglądało. I sobie mogli dochodzić. No i później, tak jak mówiłem, albo to właściwie to by się przydało, żeby to było w przeciwnym kierunku. Dobra, okej. Jakbyśmy to usunęli tutaj. I ten teraz tu bym miał przez przystanek. Może to w ten sposób będzie lepiej. Ale właściwie nawet nie tu, tylko tu. O. I później tutaj ładnie sobie zobaczcie, jak zakręca. I jest gitara się ma. Dobra, to to całkiem nieźle. Zróbmy tylko teraz tutaj dojścia jeszcze. W sensie z tych naszych miejsc, z jednej do drugiej. O, tutaj ścieżkę. I tu ten płot, który dozwaliśmy. To jest przygodniczej. I płot się ciągnął, o właśnie, stąd. Tu będzie po prostu dziura w płocie. Na wjazd. I tu. I tu będziesz dojeżdżać. No. Taki przyjeździk przez płot. No tak, jak chcemy, to możemy zrobić sobie właściwie takie jeszcze przedłużenie tego płotu. Żeby nikt mi tutaj nie wchodził jeszcze. O, o. W tą stronę nie wejdzie. W tą stronę nie pójdzie. Dobra, gdzie się płot kończy? Chyba się tu kończy, tak? Dobra, to jeszcze raz. No jedziemy tu. I stąd będzie jeszcze ściągnęła ścieżkę. To się płot. O. No, nie jest takie złe. Dobra, no i tak jak tu mówiłem, miały być ścieżki, to zróbmy jeszcze te ścieżki. Czyli tak, stąd by musiała być jakaś jedna do góry. O, co nie? W sensie, ona by musiała dochodzić gdzieś tu do góry. Tak. I później... Dobra, zrobię, żeby to na teraz jakoś tam zawracała ta ścieżka. Czyli... Nie. Tu, raz, dwa. Tu, tędy, w ten sposób. No i tu już pod tym chyba nie wykręcimy. No nie, nie, nie wykręcimy, bo tutaj jest raz, że to jest pod tym, a dwa, że gra nie lubi tego typu akcji. No ma to tak. Tutaj dajmy sobie taki zakręcik. O, czekaj, czekaj, czekaj. Tu tak. Dobra, tu. Nie, tu mi tak ładnie to nie wejdzie. Dajmy sobie to większe. I tu dojdziesz do tego miejsca. O, całkiem ładnie to weszło, dobra. I to samo z tej strony, tylko z tej strony będzie po prostu zwykłe zejście. O, dokładnie, proszę bardzo. Dobra, natomiast stąd będzie ścieżka do tego przejścia. Do bombajów. No bo oni tu mogli jakoś w sumie dojść, to nie? Tak na logikę. O, proszę bardzo. Dobra, sądzę, że to jest dosyć już naprawdę nie tutaj skomunikowana ta cała infrastruktura. Jedyne co tu jeszcze można dociągnąć, to na przykład tutaj do pieskarki.
Wybijcie stąd. I będzie idealnie. No, no i tak, wydaje mi się, że to jest dosyć pełne. A ma być na zrównoważone, żeby to idealnie tutaj działało. No ale dobra, już niech będzie. Dobra, jak tam to pracuje? Pracowników mamy dużo. Do kolejnego poziomu już trochę. I niestety... Mamy produkcja własna całkowita niby. Ale mamy mizerne zyski. Nie mamy zysku właściwie. Chyba trzeba było po prostu zwiększyć produkcję. Dobra, to postawimy jeszcze jeden tutaj ten do tego przerabiania. I zobaczymy. O, macie tutaj jeszcze jeden. Żeby tego zaczęło już działać w sumie. No, to tu jeszcze sobie to postawimy. A tutaj ścieżka po prostu sobie tego bardziej wykręci. Tak. Tak. I tak. No. I wody nie macie, no dobra. Dobra, to już kończymy, bo nie wiem, na zegarku jest 46 minut odcinka, to już naprawdę sądzę, że jest wystarczający czas. Przez to przejeżdża mało. Tylko śmieciarki czy jakieś tutaj tego dojeżdżające. Dobra, i 7 działających tych, czyli te są od razu zapełniane, no dobra. I on tu, czekaj, on pokazywał, że ma jeszcze jakiś import. Chyba już nie ma. No dobra, to jest dobrze. Bo nie chcę, żeby to był zbyt duży import. I w tego typu miejscach można właśnie stawiać też, już przy okazji, śmieci. Bo tutaj akurat jest i tak tego typu rzeczy, więc śmieci tutaj jest dużo nie zmienią. Drut oczywiście trzeba będą do nich dociągnąć, bo oni będą pewnie marudzi. Ale można go zrobić tutaj. Czekaj. Przejdzie tak prosto? Nie, nie przejdzie. No, no dobra. Ciach. Dobra, macie prąd. A woda to dociągniemy po prostu. I macie wodę. Więc jakby coś już śmieciarki będą mogły też stąd zaczynać już jazdę. Zobaczmy, czy ktoś skorzysta z naszych bambajów. Okej. Okay. Czy coś zawiesiło. No czasami jakieś 6 osób jest tu. Nie jadą tutaj. Zobaczmy, gdzie dojedzie ten tramwaj. I w ten sposób sobie zakończymy dzisiejszy dzień. Czyli patrzymy, jest 6 osób. Przyjeżdżamy tunelem. I jeżeli tu wszyscy wysiądą, no to trochę szkoda. Nikt nie wysiadł. Czyli jadą do pracy, tam dalej. Albo ktoś wysiadł i już siadł. I z drugiej strony mamy tutaj jedną osobę i tu jedną osobę czekającą. A w przemyśle to do przemysłu oni się jadą i już nie wracają stamtąd. No cóż. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Zaczęliśmy sobie tutaj całkowicie nową kopalnię, gdzieś tutaj schowaną w ciemnościach. Zaczęliśmy zmieniać sobie tutaj naszych ludzi właśnie w jakieś te europejskie zabudowy, co według mnie jest dosyć ciekawym pomysłem. A czekaj, tu trzeba zaznaczyć w sumie, bo tu inaczej to zniknie wszystko. I tutaj tak, proszę bardzo. I będziemy tak zmieniać wszystkie dzielnice. Mamy nową, dosyć ładną, powiem wam, że pętlę tramwajową. Przygotowaną na przyszłe tutaj rozbudowę, przesiadać i jechać dalej właśnie tymi mamajami. Ja tu mi chodziło. Mają nawet ławeczki tutaj, jak chcą. O, ktoś przyszedł kolejną osobę. Więc jak widzimy, dosyć popularne. Trochę rozbudowaliśmy naszą dzielnicę rolniczą, ale nie będziemy się zajmować bardziej w kolejnych odcinkach. Więc tak jak myślę, tak jak mi się wydaje, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Dajmy sobie te pole duże uprawne, bo jest tu, po prostu trochę mi tego brakuje. O, co nie? Jakie oni mają tutaj? Czekaj, uprawy? Tu były ziemniaki. Tu jest kukurydza, nie, ziemniaki. Tu ziemniaki. A, takie domki się pojawiają przy ziemniakach, ciekawe. Nasze maca. Dobrze, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że dzisiejsze odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie stać pogodę. Jeżeli jesteście tutaj nowo, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No i oczywiście bym zapomniał, to nam coraz lepiej działa. Z czego to możemy to już podciągnąć do 130, nawet do 135%, ponieważ mają tutaj dostawę natychmiast z tego miejsca, gdzie mąka jest chyba importowana, tak mi się wydaje. Nie, jedzie od nas, dobra, mąka jedzie od nas. Z kolei do tego, to jest po prostu cały czas pełne i no, nawet się importuje, no niestety. I mały magazyn produktów zwierzęcych się też niestety importuje, ale miejmy nadzieję, że niedługo. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Taki tutaj wschód słońca mamy w naszym miastem. Cześć!